Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami Merrily Perrily. Jestem prawie pewny, że nikt z was o tej grze nie słyszał. Taka malutka perełeczka, która gdzieś siedziała w mojej bibliotece długi czas i przypomniałem sobie o niej, jak przeglądałem sobie ostatnio gry, które mam na Steamie, bo mam ich mega dużo. I czasami te kluczyki po prostu, czy te gry, które tam, czy nawet kupię, czy dostanę klucza, po prostu czasami po prostu sobie zaginą. I właśnie odkryłem, przypomniałem sobie o Merrily Perrily, który jest małą grą bazującą w sumie na pewnej pętli czasu. Ale ta pętla polega na tym, że mamy głównego bohatera, który od samego początku wiemy, że jest spragniony i musi to pragnienie ugasić. I przede wszystkim naszym zadaniem jest przeżyć. Ale żeby przeżyć, okazuje się, że każdy kolejny krok może spowodować kolejny kryzys, który musimy ugasić. Nie chcę wam do nic więcej mówić, bo wszystko z gry wyjdzie za chwilę, ale was tylko tak leciutko zajawiam, o co w tej grze chodzi. Ona nie jest duża, ma tam 8 achievementów zaledwie do zdobycia, jest na pewnie na kilka godzin dosłownie króciutkich. Tak mi się wydaje, przynajmniej po tym co widziałem. Kosztuje zaledwie tam 14 czy 15 zł, malutka gierka. Ale no właśnie, ma tutaj przede wszystkim te elementy lamogenne, ma fajny humor. Z tego co czytałem, więc chcę po prostu zobaczyć, czy to jest coś ciekawego. I jest dużo endingów do zbierania też przy okazji. Nie wiem, czy jest akurat 8 do zebrania i każdy ending to właśnie jeden achievement, ale w każdym razie można sobie tutaj pozbierać na pewno sporo zakończeń. Więc zobaczmy, o co w tym chodzi. Nie odpalałem jeszcze, nie klikałem play nigdy. Od kiedy w 2018 roku wylądowała ta gra u mnie w bibliotece, ona chyba właśnie jest z 2018 roku. No właśnie. I mogę się odwodnić, nie? I to czas upływa, tak? Zawsze mogę z kimś pogadać. Dzień dobry witamy w naszym mieście. Proszę, pomóż mi, potrzebuję wody. Witamy w naszym mieście. Dzięki, ale jestem bardzo odwodniony. Witamy w naszym mieście. Zaraz zdechnę. Witamy w naszym mieście. To niepomocne. Witamy w naszym mieście. Okej. Muszę znaleźć sobie inny sposób na to, żeby znaleźć wodę. Tata zawsze mówi, że jeśli się zgubisz w lesie, że udajcie. Dobra, czyli w kapliczce będzie można zdobyć, że tam uchodźcy są? I think refuge is the name of the abbot's cat. Aha, że w ogóle tak jeszcze nazywa się jakiś kot. Jeszcze go nie dotykałam. Okej, dobra. Czym sobie w ogóle poradzę w takiej grze, gdzie ważny jest czas tłumaczyć na bieżąco, ale przyjmuję taki challenge. Muszę znaleźć wodę. Okej, tam jest jakiś szpital. O, jest woda! Aha! Więc teraz mogę zginąć od trucizny. Świetnie, witamy w naszym mieście. Czemu nie uprzedziłeś mnie, że jest jakiś wąż w fontannie? Witamy w naszym mieście! A, w porządku. Witamy w naszym mieście! Tak samo będzie mówił dalej? Tak, to samo. Dobra, hej ho, dobra, teraz coś na truciznę. Czekajcie, to może zamiast gadać, to tu był jakiś szpital, tak mi się wydaje. Może pobiegniemy do szpitala i zobaczymy, czy to mnie uleczą. Halo? Jaki jest powód wizyty? Zostałem otruty przez węża. Czy masz na myśli trującego węża? Czy to ma znaczenie? Bardzo dużo. Te trujące organizmy dostarczają toksyny bezpośrednio. Bezpośrednio, natomiast trujące. Zaraz, venomous, poison typically do not. To czym się różni venomous od poisonous po polsku? Kurczę, bo widzę, że tu jakaś różnica jest. Skąd mogę powiedzieć, czy ten wąż, który mnie ugryzł, jest venomous or poisonous? Nigdy nie słyszałem o trującym wężu. O, Perry passed out. Okej. I zaczynamy od nowa. Więc jest tutaj pewnego rodzaju pętla, czyli tak, możemy rzeczywiście się napić. Teraz jesteśmy otruci, zobaczmy dalej, co tutaj ta kwestia mówiła. Muszę sobie coś sprawdzić, jaka jest różnica między venomous a poisonous? Venom to nie jest też trucizna? To jest jadowity może! Okej, może chodziło ci o jadowitym wężu, a nie o trującym wężu, może to o to chodzi. Dobra, może to. Nigdy nie słyszałem o trującym wężu, więc jeśli czujesz się chory, być może był jadowity. Czy mogę jakąś antyjadówkę chcę dostać? Dobra, czyli The World Health Organization wolą antivenom, żeby to nazywać. Dobra, poproszę to. Dzięki. Aha, i teraz mam biegunkę. Efekty uboczne mogą między innymi mogą być. Okej, czyli problemy z żołądkiem i biegunka. Dziękuję bardzo. Toaleta. Minutkę. Zaraz wychodzę. Muszę tylko umyć ręce. Wybuch? O, toaleta eksplodowała, więc zostanę w środku. Co? Kaczka? O nie, mam nadzieję, że nie żółta.
Okej, nie mogę wejść do środka? Okej, nie. To to samo, dobra, okej. Explosion. Czemu wybucha coś właśnie? I teraz mam biegunkę i muszę gdzieś tej biegunki się pozbyć. Jaki jest twój powód wizyty dzisiaj? Mam biegunkę. Proszę użyć toalety. No nie mogę użyć toalety. A ty, gościu? Gdzie się tak spieszysz, synku? Jeśli nie skorzystasz z życia, żeby się cieszyć życiem, to jakby go całe życie cię ominie. Świetnie. A ja mam biegunkę i nie mam co z tym zrobić. Jest jakiś toj tu gdzieś w okolicy? Okej. Okay. Popular reference. Okej, okay, czyli Perry ogólnie upindolił swoje spodnie. No dobra, czyli widzicie, kryzys powoduje kryzys. Dobra, to póki mamy trochę czasu, to może rozejrzymy się po okolicy. Co to w ogóle jest? Ice Cream Parlor. Dobra. W sumie tak, tutaj mamy zamknięte drzwi, zobaczmy. W takim wypadku, okej, okay, tu też jest zamknięte, pójdziemy sobie w kolejnym kierunku. Co my tu mamy? Jakaś kolejka górska. Tak mi się chce pić. Ja właśnie praktykowałem swój ventriloquizm, cokolwiek to jest. Czy chcesz posłuchać, jak przemawiam, pijąc szklankę wody? Potrzebuję wody. Ja też. Potrzebuję ją do mojego aktu. Okej, okay, świetnie, tak mi się chce pić. Okej, okay, dobra. Tłumaczę czasami na szybko, więc wiecie, mogę robić jakieś szybkie błędy, ale wiecie, to jest gra, wyzwanie, to jest, że walka z czasem, to jeszcze walka z tłumaczeniem. Ale lubię takie rzeczy, lubię wyzwania. Dobra, może ty mi powiesz, gdzie jest jakaś woda? Jaki jest twój wizyt? Jestem bardzo odwodniony. Jest... O! Na górze jest fontanna. Tylko, że staruch tu siedzi i nie pozwala. No to czyli się odwodniłem. Okej, okay, próbujemy teraz pobiec w prawo. Zobaczymy, co tu jest. Co kobieta powie? O, tu jest w ogóle Gravy Yard. Co ciekawe. Witamy w Gravy Yard. Proszę, potrzebuję wody. Okej, okay, czyli proszę tutaj skosztuj. Skosztuj. Słodko-ostrej gravy, to jest jakaś nazwa jakiegoś dania? To... okej, okay, brzmi źle. Co jest w środku? To jest nasza oryginalna receptura, pełna pieprzu i czegoś jeszcze, coś ostrego ewidentnie. Okej, okay, muszę iść i znowu mam biegunkę. Proszę wrócić ponownie, zapraszam ponownie, tak? Czy mogę użyć waszej toalety? Czy masz rezerwację? Nie. Więc następny czas, mamy wolną za godzinę. Czy chcesz, żebym cię zapisała na listę? Nie, dzięki. Okej, okay. Ale zobaczcie, trochę to zmieniło teraz. Skosztowałem zupy i z odwodnienia zrobiłem się od razu biegunka. I pewnie naszym zadaniem jest spowodowanie, żeby... Grave of the Fireflies, żeby pozbyć się tego wszystkiego z siebie. Czy mogę użyć korzystać z toalety? Przepraszam, ale właśnie jest czyszczona. Nie mogę nawet wejść do tego kina. Grave of Fireflies. I co, to jest... O, mogę przejść dalej, okej. Okay. Co my tu mamy? Jakiegoś gościa, który sobie siedzi w tej... Dobra, w... Lighthouse. One of my hats is made of beef jerky, so I can say I'll eat my hat at a drop of a hat. To był dowcip jakiś, rozumiem. Okej. Okay. Z suszonej wołowiny jest robiona jego czapka ogólnie. No dobra, czyli znowu ubrudziliśmy sobie spodnie. Okej, okay, ale ja już zginąłem od trucizny, prawda? Więc mamy odwodnienie. Dobra, o! Czapka! Jak ją tam dostać? Tam jest rzeczywiście koteł. No właśnie, a propos nie widziałem go wcześniej, dopiero teraz go zauważyłem. A jak tego kota tutaj zdjąć? W ogóle tutaj sterowanie jest bardzo proste, bo w sumie mamy tylko akcję. Jak zobaczymy sobie w opcjach, to zobaczcie, jest tylko action, cancel i move. Nie ma więcej opcji, więc jest dość łatwo. Jeśli chodzi o sterowanie. Dobra, odwodnienie. Wiadomo, że spowoduje teraz otrucie, z którym też możemy sobie jakoś poradzić. Ale możemy w ogóle już pominąć otrucie. Możemy od razu przejść do biegunki. Biegunki północna? Biegunka północna czy biegunka południowa? Haha. A może mógłbym się tutaj napić na przykład wody? Teraz jestem teraz zatruty. Co to jest to? Żadnych pszczół. Okej, okay, nie mam żadnych pszczół na szczęście. Co to jest za wampir? Proszę, pomóż mi, ugryzł mnie wąż. O, stój spokojnie, wyssę z siebie truciznę. Okej, okay, teraz krwawie. Au! No dobra, znaleźliśmy wampira, który wyssał ze mnie truciznę, ale teraz krwawi. Zostań na kolejnego drinka. Muszę iść. Okej. Okay. Dobra, znalazłem sposób na truciznę, ale ni cholery, teraz krwawie. Dobra, wrócę, a tam jeszcze było przejście w prawo.
Słuchajcie, wrócę do szpitala znowu. Może szpital mi pomoże? Zobaczmy. Halo, krwawie. Jaki jest powód wizyty? Krwawie, proszę. Dostałem bandaż. Udało mi się powstrzymać krwawienie, ale wyglądasz na odwodnionego. Upewnij się, by wypić dużo wody. Dzięki. Wypić dużo wody. O, czy znowu jestem na nowo odwodniony? Spoko. A mogę jeszcze raz zrobić taką pętlę, że tutaj cyk? Znowu mnie ugryzł. Okej, ale to jest tak, czyli bleeding mogę ogarnąć, ale wychodzi na to, że pytanie brzmi, czy dalej wąpierz będzie chciał mi wyssać znowu krew. Wąpierz nie lubi pszczół w ogóle. I co? Pomóż mi, został ugryziony przez węża. Okej, wyssał, a teraz krwawie. No dobra, czyli jakby możemy wyjść, możemy te pętle jakby w nieskończoność, ale pytanie, czy to ma sens, tak w nieskończoność te pętle prowadzić? Są różne grobowce. Groby w sumie. Zobaczymy, czy któryś grób reaguje na moją aktywność. Nie, po co są tutaj to jakieś kominy? Co to jest w ogóle? Nie wiem, ale krwawie. O, są pszczoły! Są pszczoły a propos tego. Dobra, a tu jeszcze ktoś sobie leży. Mam nadzieję, że nie będziesz... O Jezu, ona mówi samymi B. You best not be bleeding by my Balkan bird's breeches, bonible bloody bird. Przepraszam. Nie zakrwawię ci czegokolwiek chcesz, żebym ci nie zakrwawił. O! A, i to jest... Jest woda! Woda święcona, mógłbym się napić wody święconej ogólnie. Czy zostałeś zaatakowany przez Drakulę? Nie. A albo tak, albo przez niedźwiedzia. Okej, okay. Czy trochę mi się kręci w głowie od straty krwi? Jeden mądry człowiek powiedział, że one said to let pooping... Co? Coś o kupie było. Dowiedziałem się czegoś o kupie, ale dobra, słuchajcie, to w takim wypadku może pobiegniemy sobie szybko teraz do tej kapliczki. Merrily Perry, ewidentnie. O, może tutaj? Dobrze. Potrzebuję wody. Nie sprzedaję wody. A sprzedaję bilety. Czy woda jest w środku? Nie mam pojęcia. Muszę skontaktować się z menedżerem. Okej. Okay. Dobra. Dobra. To jedziemy, zobaczymy, czy uda się wypić wodę święconą i czy nie będzie to powodowało znowu jakieś biegunki. A może trzeba zapętlić w sumie? Też nie wiem, czy to prowadzi do jakiegoś efektu, jak zapętlimy w nieskończoność. Na pewno w jakąś skończoność, ale... Zapętlilibyśmy. Może jakoś to? Dobra, spróbujmy. Spróbujmy wody. Okej. Okay. O kurcze, wiara mi pada. Okej, okay, to teraz problemem jest wiara? To ciekawe. Czemu nic złego się ze mną nie dzieje? Być może dlatego, że masz kryzys wiary. A być może to jest wola Lorda Helixa. To kim jest Lord Felix? Helix. Dobra, napiłem się, ale teraz... Moja wiara podupada, przez to, że napiłem się święconej wody. O! Aha! Okej, okay, i teraz atakują mnie pszczoły. Dobra, czyli kąsają mnie pszczoły de facto. A tu też mamy, zobaczcie, studnie. Aha! Uuu! Okej! Okay. I teraz kryzysem jest to, że tonę. Dobra, zmienił się kryzys. Dobra, kryzysowa sytuacja. Pętla kryzysowych sytuacji. Udało się wyjść, a mam teraz pijawki. Świetnie. Dobra, kto? Czekaj, pijawki, może do wąpierza, może? Co? My hunter is a big fan of Legos? Świetnie. On mówi jakieś dziwne rzeczy, które kompletnie nie mają znaczenia. Dobra, mam pijawkę. Jak pozbyć się pijawki? A! Co ciekawe, pozbyłem się pijawki, ale w sumie dostałem truciznę. Znaczy, ciekawe jest napisane poison, ale wiadomo, że to w sumie jest jad. To już teraz zrozumiałem, czegoś się nauczyłem przy okazji. Gra mnie nauczyła czegoś. Dobra, chcę ogarnąć, tak, chcę ogarnąć truciznę. Dobra, ale teraz mam jeszcze oczywiście... teraz muszę znaleźć toaletę. Okej, okay. Teraz znowu mam biegunkę. W sumie fajne jest to, że trochę zmienia się też troszkę jakby... Tu byliśmy? Byliśmy. Zmienia się troszkę jakby tematyka i muzyka też trochę zmienia. Hej! Co to było? Mam motyle w brzuchu. Aha. Nigdy nie słyszałem, że motyle tak robiły. Tak, moje są inne. Muszę iść. Okej. Okay. Moje motyle są inne. A co na to powie ksiądz? Wygląda na to, jakbyś niósł ze sobą ciężkie brzemię. Cast thy burden upon the Lord and shall sustain thee. O, mówi, żebym zrzucił swój ciężar dla pana. Czy to bierze pod uwagę również biegunkę? O, powinieneś...
Cast that upon a toilet. Dziękuję. Naprawdę dziękuję, ojcze, za tę niesamowitą radę. Bardzo chętnie skastowałbym mój problem do toalety, gdybym tylko jakoś znalazł. Dobra. Czyli ta, a w ogóle zobaczmy w sumie, co by się jeszcze stało, bo to też jest dla mnie ciekawe. W takim wypadku, widzicie, gra się mega szybko w to, nie? Więc zakładam, że to jest dosłownie jedno, dwa, może maksymalnie trzy spotkania, czy wydaje mi się, że w dwóch powinniśmy to zamknąć. A propos właśnie, tak? Że to jest jakby gra, która gdzieś ten swój koniec będzie miała. A w takim wypadku jeszcze raz zobaczymy akcję z odwodnieniem. Ale tym razem użyję, moja wiara upadnie. Tak, jeszcze nie zobaczymy, jaki jest efekt tego, że moja wiara upadnie. Tak samo nie zobaczyłem jeszcze efektu wykrwawienia się, bo być może właśnie efekty końcowe tych wszystkich problemów, które mam ze sobą, są tymi rzeczami, które zdobywają mi osiągnięcia. Jak zresztą widzieliśmy, w ogóle mam opcję achievements? Nie mam. Więc poczekamy chwilę. O, to mogę, nie mogę tędy wyjść. Myślałem, że to jest taki backstage. Pozwoli mi wyjść jakoś tyłem, ale nie, nie pozwala. Mam kryzys wiary, dokładnie. Okej, okay, mogę jakoś te książki zebrać? Widziałem też, że są jakieś czapki, ale teraz pytanie, jak te czapki zebrać? Co ja mogę zrobić, żeby tam tą czapkę tego koteczka jakoś wziąć? Może jestem w stanie jakoś tego kota zaciekawić czymś? Co koty lubią? Koty lubią włóczkę. Koty lubią kocie miętkę. Może koty lubią pszczoły? Nie wiem, wątpię. Wampir, krew, koty nie lubią krwi. Tak się zastanawiam, jak mogę tego kota zrzucić, żeby coś zdobyć? Dobra, wiaro, podupadaj. Jestem ciekaw, co się stanie, jak wiara mi podupadnie. Znaczy, że co, załamie się? Ogarnie mnie diabeł? Zobaczmy. O, naprawdę jest tu bardzo niebezpiecznie. Czy mogę po prostu tutaj zostać? Zostań tak długo, jak chcesz. Rok później. O, to jest całkiem miłe. Ło! Okej, okay. Udało mi się, że w takim wypadku, uzyskać zakończenie, że stałem się księdzem. Kryzys wiary się tego pojawił. No dobra, okej, okay. Czyli mamy już popular reference, a popular reference, o mój Boże, i seclusion conclusion. Okej, okay. Czyli udało nam zdobyć już dwa osiągnięcia. Dobra, jedziemy dalej. W takim wypadku, dwa zakończenia, stałem się księdzem i po prostu popuściłem w majty. Jak to czasem bywa. Dobra, jak doprowadzić do krwawienia? Dobra, zrobimy tak. Cyk. I polecimy teraz sobie do kolegi... Polecimy sobie do kolegi wąpierza. Jak mnie wąpierz tutaj ugryzie, to w ogóle nie można wchodzić z tymi. Z pszczołami, to też jest ciekawe. Dobra, ugryzł mnie, teraz jestem krwawiący. I teraz pytanie brzmi, może tu gdzieś są jakieś te czapki, jakieś sekrety dodatkowe chyba są, być może. Tu nie widzę żadnych innych. O! O, gra chyba nie przewidziała, że tu można wejść, zobaczcie. Nie ma, o, no tutaj jakiś błąd dość duży. Malutka gierka, nie? Ale tu widzę, że był problem z podziałem, co jest na jakiej warstwie, ewidentnie. Jak daleko, a tu jest jakaś, o, hej, cześć, co to by się stało? Czy, aha, czyli czy uwierzysz, że zraniłem się dlatego, że zakochałem się w tobie? Nie, uwierzę bardziej, że zostałeś zaatakowany przez niedźwiedzia albo Drakulę. To też mogło się stać. Zakrwawisz cały pomost. Skoro jesteś już taka zmartwiona, to ja odwiedzę może szpital? Okej, okay, to tyle. Zawsze powtarzają się te dialogi, nie ma co badać chyba drugi raz. Ale dobra, wykrwawimy się przynajmniej, zobaczymy co doda. Cyk. A, Perry po prostu zemdlał. Nie ma tu żadnego dodatkowego zakończenia związanego z tym. Ale to gdzieś musi być w takim wypadku niedźwiedź. Pytanie, gdzie jest niedźwiedź w takim razie? Dobra, dziabniemy się. W taki sposób. I teraz co moglibyśmy... A może coś na truciznę powie mi tutaj? Czy chcesz zobaczyć film? Ukąsił mnie wąż w fontannie. Nie uwierzyłbyś, jak często się to dzieje. Jeśli nikt z tym nic nie zrobi, myślę, że będzie działo się nadal to często. I guess you would believe it then. Wtedy byś w to uwierzył. Okej, okay. Dobra. Na razie mam truciznę i na truciznę mogę... Dobra. Trucizna. Wystać ją może mi oczywiście dalej wąpierz. Zaraz zobaczymy, co możemy dalej zrobić, bo te może te... Z tymi pszczołami nie biegaliśmy za bardzo. Dobra, wyssi. Dobra, okej. Okay. Teraz mamy problem z krwawieniem, nie? No dobra. Jak mam problem z krwawieniem... Musimy zobaczyć, czy nie ma też jakichś tajnych przejść.
O, na przykład tutaj. Nie ma, kurczę, myślałem, że jakieś przejście tajne pomiędzy drzewami. Coś znajdziemy. Bardzo dziwnie te hitboxy są tu ułożone w tej grze, jak widać. Bardzo dziwne. Dobra, tu mogę sobie wejść. A co jest tutaj? Czy tu w ogóle biegaliśmy? A tu była studnia. O, teraz jakaś kobieta tu jest. Wcześniej jej nie było. A... Chciałabym, żeby ten gość nie zakrwawił moich butów. Czemu jestem... Wow! Czemu płonę? Okej. Chciałabym płonąć, żeby ninja mogły mnie... Nie mogły mnie złapać? What? Co? Czemu zacząłem płonąć? W ogóle, co spowodowało, że płonę? Nie mam pojęcia. To jest dziwna sytuacja. Czy to jest toaleta? Wszystkie systemy są zielone. Proszę przygotować się do wystrzału, do odlotu. Halo? Czego chcesz, cywilu? Czy skończyłeś tam już? Właśnie mamy zacząć odliczanie. Do czego? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Lecimy! Fuś! Zrobiłem kupę. Czy skończyłeś? Nie! Przygotowujemy się do kolejnego odlotu, wystrzału. O mój Boże. Kolejna toaleta, która jest zamknięta. Widzę, że ten świat jest większy niż myślałem. Nie dobiegnę. O, a tu były, zobaczcie. Ej, co ciekawe, to są... A nie, graveyard! O kurczę, czyli można było dostać się tutaj w ten sposób. Okej. Bo to nie jest graveyard, tylko graveyard. Dobrze. No dobra, to w takim razie tutaj jest przejście, którego wcześniej nie znalazłem. O, może... A, czy to od kina było przejście? Okej. Dobra, potem będzie znowu... Ło! I teraz toaleta jest pusta. Jestem... Chcę się pić, ale nie aż tak bardzo, żeby spić z toalety. Ale to ciekawe, czemu... Od czego to zależy? Dobre pytanie. Od czego zależy to, że tam się pojawiła... Była toaleta pusta, toaleta pełna? Od czego też zależy to... Że tutaj stoi kobieta albo jest potwór? No dobra, tu mnie teraz... Po prostu wzięło i... Zaciągnęło. A ciekawe, czy można wyjść... O, jakiś kaktus tu jest. Cześć, nazywam się Kujak. Kuktas się nazywam. Szukam zatopionego skarbu, ale na razie znalazłem tylko ten hełm do nurkowania. Ale być może ty z tego skorzystasz bardziej niż ja. O! Okej, diving helmet to jest jeden z 8 widocznie chyba czapek. Nie zdobyłeś jednak butli z tlenem. Okej, super, dzięki bardzo, pomocny byłeś jak zawsze. Nazywam się Połki. Aha, to mówię to samo, mimo że zdobyłem. Okej. No dobra, czyli dostałem de facto, można powiedzieć, że czapkę. Okej, znowu mam teraz... Dobra, i teraz mam pijawki. Czy pijawki jakoś na pijawkę zareaguje jakoś pan wąpierz? Te pijawki wysysają mnie do suchego. Nie musisz się o to martwić. Aha, znowu mnie ugryzł. Au! Okej, czyli on może mnie ugryźć w każdym momencie. Dobrze, jeszcze w ogóle nie spotkałem nawet tego niedźwiedzia. A ta już jakoś rozmawia... Jak ja mogę... Co mogę zrobić, żeby ta... Bo to prawdopodobnie jest... Jak ona tam się nazywa? Syrena! Żeby syrena mnie polubiła, co mogę zrobić? Ej, dlaczego on ma moją czapkę? When I wear all my hats together, I am ace... My AC is minus 10. Okej, on gada jakieś głupoty. Kompletne. Nie mogę to nic zrobić, ale widzę, że może... Jak będę zbierał czapki, to on jakby... Ma te czapki. On to mówił coś o tych czapkach, tak? Dobra, krwawie. Co mogę zrobić z krwawieniem? No mogę biec do szpitala i może jakoś to zatamują. Aha. Tak, proszę bardzo. Okej. Okay. Wróciliśmy do systemu, w którym... A co mogę zrobić z tym staruszkiem w takim wypadku? Czy chcesz pomocy? Nie. I need a vet to treat my cat. Okej, potrzebuję weterynarza, żeby zająć się moim kotem. A czy to nie jest szpital? Nie chcę słyszeć żadnych z twoich wymówek. Po prostu napraw kota. O! Raccoon Cup dostałem, okej. Ale nie jestem weterynarzem i to nawet nie jest kot. O chłopie, co ja ci mówiłem na temat wymówek? Teraz spadaj. Okej, dostałem nową czapkę, świetnie. Miałem zająć się go kotem, ale to nie był kot, bo to była czapka, która według niego była kotem. Kurczę, stary przestał kontaktować. Jak zdobyć tę czapkę? Jakoś? Data mówi, że zawsze jak zgubię się w lesie, zawsze, no właśnie, znajdę jakby spokój w kapliczce, tak? Refuge is the name of the abbot's cat. I haven't poked him yet. Poke! O! Czy ja mogę tam wejść faktycznie? Nie mogę tam wejść, co ciekawe. Ale tutaj jakby można było na to stanąć jakoś. Tylko ciekawe, jak tę czapkę tam... Co zrobić z tym kotem? Może muszę...
coś musi ze mną być konkretnego, żeby móc tego kota tutaj striggerować, bo jak widzicie, to nie triggeruje, tylko gadam z tą dziewczyną, a tutaj jakby kot tylko podchodzi bliżej, jak ja się tutaj pojawię, ale jakby nie reaguje na mnie aż tak bardzo. Więc może jakoś... Może to, co mówi ta dziewczynka, jakby ma sugerować, co mamy z tym zrobić, ale jak widzicie, tu wszystko też jeszcze jest na czas. A, i tu mamy tę kolejkę, która nie działa. Po prostu. Tak mi się bardzo chce pić. Okej, dobra. On też potrzebuje wody. No dobra. Ten gość, nie wiem, czy on może mi coś pomóc, czy nie. Dobra, napijemy się na razie z fontanny, żeby wydłużyć moje życie. No, z różnych miejsc można różne rzeczy pić. Okej, trucizna jak zwykle. Dobra, czyli mamy truciznę. I co możemy teraz tą trucizną dalej zrobić? A może zobaczymy, jak zareaguje na to pani... Serena? Aha. Co tam? Ugryzł mnie wąż! Czemu nie wyssiesz jadu? To nie jest efektywne leczenie na ukąszenie węża, ale nie jest to żadna... To jest też słaby tekst na podryw. Idź do szpitala. Okej. No dobra, mówi mi, żebym szedł do szpitala. No dobrze. Tymczasem ja tutaj pójdę w tym miejscu. Dobra, krwawie, okej. Ja teraz wiem, że jak krwawienie naprawię sobie w szpitalu, to znowu będę miał co? Biegunkę. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Kibel zawsze jest zamknięty i zamknięty kiedy trzeba, otwarty kiedy nie trzeba, tak? Dobra. Dziękuję, znowu wracamy do problemu z bandażem. Dobra. Ej, ale to już było. Czekajcie, a czy on mówi... Okej. Czekajcie, zdobyłem jedną czapkę. Czy to... Styl... A, okej. Szczę, bardziej szczę. Mam maraton szczania. Wyznaczam nowy rekord. Prawie skończyłem. O, bardzo długo szczałem. Czy wychodzisz już? Nie. Czemu? Jestem cały w sikach. Paskudztwo. O mój Boże. Nie, może trzeba w jednej pętli również wszystkie zebrać czapki. Może to o to chodzi. Ja te czapki najwyraźniej tracę. Ale on ma moje czapki ogólnie. I can't find my coonskin cap that I left at the hospital. Okej, nie mogę znaleźć wody. Chyba widzisz, przez co przechodzę. Czekajcie, czy jak jestem odwodniony, mogę napić się wody stąd? Też mnie to ciekawi. Dobra, mogę. A do tego znowu tutaj, zobaczcie, tonę. Ale przynajmniej nie tracę już... Tak, a tu mogę zdobyć drugą czapkę, tak? Jestem Pokemon, dobra, mam teraz drugą czapkę. Może chodzi o to, że jakiś super ekstra sekret da się zdobyć, jak się zdobędzie wszystkie czapki? Bo widzisz, czasem z tego co widzę mam pijawki i nie mogę z portem wrócić do wody. A może jakoś zareagujesz na pijawki? Lubisz? Czy pomożesz mi z tą pijawką? Oczywiście. Ło, jestem oślepiony! Patrzcie, I'd rather have your smooches than these leeches. Moje odniesienie do Sucker for Love jak nic. Chciałbym całusa od niej bardziej niż od tej pijawki. Dzięki za palące oczy. Co teraz zrobisz? Kiedy mogę cię znowu zobaczyć? Więcej palenia. Okej. Dobra. Czyli mamy kolejny kryzys. Palą mnie oczy. Wydaje mi się, że powinniśmy te oczy przemyć, nie? Wróćmy do fontanny, tylko oczywiście to oznacza, że mnie dziabnie. Gdzie indziej jeszcze mogę przemyć oczy? No, dobra, przemyję oczy. Tak, i wróciliśmy do trucizny. Co znaczy, że dalej żyje, więc jest całkiem nieźle. Dobra, co ona mi tutaj zrobi? A, da mi biegunkę. Dobra. Okej. Z biegunką jeszcze sobie nie poradziliśmy. Gdzie tak się spieszysz, synu? Dobra, okej. Wydaje mi się, że w zależności od tego, jaki mamy problem, i trochę inne dialogi są w różnych momentach, i to może nas prowadzić do różnych efektów. O, jestem ciekaw, a może... Robiąc różne akcje z moją potylicą, może spowoduje to, że jakoś zareaguje kot. Kot nie reaguje kompletnie. Rumpetalica jest wielką, dobrą dziewczynką. Duże dziewczynki używają nocnika. Okej. Świetnie, te dźwięki po drodze. Może jeszcze jakoś zareaguje to, że mam biegunkę na tego gościa. Sami widzicie, tutaj różne można odkrywać takie rzeczy, po prostu sprawdzając różne rzeczy. Nie wyglądasz za dobrze, nie czuję się za dobrze. I don't feel so good, Mr. Stark. Okej. Okay. Tylko przez to, że Graveyard ma wszystko, co możesz zjeść, bufet, gdzie możesz... to jest bufet, na zasadzie możesz jeść, co chcesz, nie oznacza, że musisz tam jeść. Okej. Okay. No to skończymy w taki sposób.
Popsułem, znowu zaplamiłem sobie spodnie. Okej, a czy graveyard jakoś zadziała tak po prostu? Witam w graveyard. Graveyard, a potrzebuję wody. Dobra, od razu mam biegunkę na starcie. Świetnie, bo to od razu ją dostaję tutaj w prezencie. Czy mogę użyć toalety? Nie mam rezerwacji. Tak, to sprawdzaliśmy. Okej. On cały czas będzie reagował na to, że witamy w naszym mieście po prostu. Dobra. Rozumiem, że tutaj to też będzie zamknięte. W sensie, jak teraz wrócimy z powrotem... Gdzie w ogóle jest ten niedźwiedź? Jeszcze chyba czegoś nie odkryłem, skoro mówił coś o niedźwiedziu. A ja tego... O, mogę! Świetnie! Świetnie, super. O, w końcu ulga. Jaki będzie problem z tym? Nie ma papieru? O, nie! O, jest papier. Okej. Dobra, i znowu jestem odwodniony, czyli... Czasami, ale to ciekawe, czy to jakoś jest losowo? To nie jest to intrygujące. Jest odwodnienie, wiadomo gdzie pójść. A, chyba wiem gdzie spotkam misia. Patrzcie, tutaj jest czapka kolejna. Cześć misiu, a może do misia muszę przyjść z tymi, wiecie co? Może z pszczołami? Okej, ale znalazłem w końcu misia. Misiu chroni czapkę. To jakoś misia trzeba będzie przegonić stąd, żeby zdobyć czapkę. I być może właśnie największa zabawa to jest w przejściu tego w takiej kolejności, żeby zdobyć wszystkie czapki. O, a to co to za miejsce? Zamknięte, ale to jest jakiś zamknięty wózek. Dobra, i nie wiem co to jest, ale ogólnie chyba muszę skoczyć do wody, żeby przeżyć trochę dłużej. Biegnij! Siup do środka! Cyk! Żyję, okej. Dobra. Tu wiem, że mam jedną z czapek, to może od razu ją po prostu kropnę. Hajmę połki. Dobra. Pierwsza czapka zdobyta. Okej, to spróbujmy teraz w takim wypadku doprowadzić do... może jak zdobędę wszystkie czapki, to się wtedy dopiero coś się zmieni. Okej, czyli mam pijawkę. Dobra, teraz już krwawię z powrotem i teraz co bym chciał zrobić? Teraz może bym pobiegł... Krwawiący. Nie mogę krwawiący wskoczyć do wody, nie? To bez sensu. Dobra. Okej, możemy temu zapobiec w szpitalu. Spróbujmy znowu zrobić dehydrację, bo mało rzeczy robiłem, wiecie co, mając na sobie pszczoły. Tak samo jeszcze mogę być oślepiony. Pytanie, co może mi, no, w dowolnej wodzie mogę oślepienie zrzucić, prawda? Dobra, to skoro jestem teraz odwodniony, to pobiegniemy sobie do kościoła, chociaż nie wiem, czy to była... To był ten kierunek? Czy w ogóle był jakiś kierunek w prawo? Od kościółka? Coś na dole chyba było, zaraz zobaczymy. O, faktycznie są wagony! O, tu jeszcze nie byłem, niebieski wagon. O! Czy chcesz, żebym ci powiedziała twoją przyszłość? Potrzebuję wody. Czy wyglądam jak fontanna? Nie, proszę pani. Wypad! Okej, okay. A tu są dwa. Czy chcesz, żebym przepowiedziała ci przyszłość? Potrzebuję trochę wody. Czy wygląda jak fontanna? Nie, wypad. Okej. To z jakim muszę problemem przyjść do nich, żeby mnie wysłuchały? Dobra, dehydracja. Chciałem pójść do... Kapliczki? Tak. Kapliczka? Tak. Jestem, dobra. I teraz co to powoduje? Wiara. To ciekawe, że pszczoły atakują mnie zawsze, jak stąd wyjdę. Więc skoro mam pszczoły, teraz mogę zobaczyć, jak wiele ludzi będzie reagowało. Na to, że mam pszczołę, może właśnie... Ta muzyka ma teraz piękny akcent, taki bzyczący. Czemu przyszedłeś tutaj z pszczołami? Nie chcą mnie zostawić w spokoju, wynocha! Dzięki. O! Okej. Okay. Czyli 30 fasolek za usunięcie pszczół? Ja nie mam żadnych fasolek. Więc dostaniesz... klątwę! Okej. Okay. Never steal a gypsy. Okej. Okay. Okej, okay, czyli nigdy nie... Nie wrabiaj, dobra, rozumiem. A co tu mogę zrobić? Okej, okay, widzę, że duch klasy piątej cię śledzi. Zauważyłem. Wynocha. O! A! Pozbyłem się tego. To potrzeba... 50 bin, to jakaś jest waluta, nie? Ale 50 fasolek nazywajmy to jednak. Problem z tym jest taki, że nie masz fasolek. Nie. No właśnie, i dlatego dostałeś to, tę klątwę. Tak. Więc zakładam, że wiesz, co to oznacza? Jeszcze raz zostałem przeklęty. Bingo! Tak. Dobra, a teraz pytanie, czy mogę znowu pozbyć się tutaj? Od niej? O właśnie, śledzi cię duch piątego poziomu. Zauważyłem. Okej. Okay.
Na dobrą sprawę, fajne jest to, że mogę w sumie, to tu jest czerwony duch albo niebieski duch. Może to też ma znaczenie. Jak widzicie, tu czerwony duch. No właśnie, ale dobra, jestem nawiedzony. Zobaczymy, czy nawiedzenie działa na tego niedźwiedzia, wątpię, ale sprawdzę. Pora działać. O! Okej. Dobra, ale teraz co powoduje, że ten niedźwiedź znika? To, że mam klątwę? Teraz oczywiście znowu płonę. Dobra, zobaczymy, jak ten kryzys się skończy, bo czasami dostaję achievementy za zakończenie, prawda? W danym stanie, więc nie zobaczymy jeszcze, co się stanie, jak zapłonę. Wiadomo, że mogę pójść do jakiejś wody i przemyć głowę i tyle. Myślałem jeszcze, żeby zobaczyć, co się stanie, jak... Co się stanie, jak... Dalej pszczoły wróciły, tak? Co się stanie, jak... Spróbuję pozbyć się klątwy u księdza, bo myślę, że to powinno zdziałać, potem będę tracił, prawda, wiarę. Więc tu można w kilka pętli wpadać, jakoś reagować na to wszystko. Refrain from frying my Frisias, Francis Fireface. Przepraszam. To trzeba przeczytać po angielsku, bo to są świetne gry słowne przy okazji. No dobra, no tak, jestem ciekawy, co się stanie, jak mi się głowa sfajcza. A może ona mi coś jeszcze powie? A! O nie! O nie! O, jestem oślepiony, a mimo wszystko wiem, gdzie biec, to jest ciekawe. Halo, nic nie widzę. Okej. Zbłądziła owieczka. Aha, dobra, zbłądzona owieczka trafiła do leża lwa. Czemu smakujesz jak spalenizna? A, bo zostałem zesprejowany no wiadomo, przez kogo, nie? Nienawidzę ostrego jedzenia. Okej, to samo, tak? Dobra. Wiadomo przez co, kurczę. Czyli prawdopodobnie muszę odbyć... A jak sobie w ogóle poradzić ze ślepotą? Tego jeszcze nie wiemy. Może trzeba po prostu przemyć... Nie, chyba trzeba przemyć po prostu oczy. Cyk. Dobra, wróciliśmy do trucizny i cały czas jeszcze żyję, więc to jest piękna sprawa. Trucizna. Czy jakoś próbowaliśmy poradzić sobie z trucizną jakoś inaczej? Nie wiem. Dobra, zrobimy tak. Pójdziemy tutaj. Jana chyba będzie... A, to mi damy chyba biegunkę, tak? Jak dobrze pamiętam. Czy nie? Tak, to mi da biegunkę, dobra. Więc jak mam teraz biegunkę, to spróbuję się jej pozbyć oczywiście w... Mam nadzieję, że tam będzie cały czas wolne. Gdzie było to miejsce? Pójdziemy do Toytojka. Tak. Dobra. Jest Toytojek otwarty na szczęście. Super. Nie ma papieru, ale jednak jest papier, więc kryzys zażegnany. To byłby kolejny kryzys, brak papieru. Jestem znowu odwodniony. Ale właśnie dlatego, że jestem odwodniony, chcę z powrotem wrócić tutaj. Zasięgnąć trochę wiary. Wypić wodę święconą. Tak jest. I teraz z wodą święconą, mając pszczółki, zresztą w dwa miejsca chcę pójść z pszczółkami. Kiedy się ta laska tu pojawia? Jest to ciekawe. Muszę pamiętać, przypomnieć sobie, może wy przypomnicie mi. O, nie ma! Aha. Płonące pszczoły! Okej. Spowodowałem, że pszczoły teraz płoną, a nie ja. Interesujące, to też ciekawa akcja. Teraz można było wejść na drzewo, ale co się stało w takim razie z tym niedźwiedziem? Wydawało mi się, że niedźwiedź może zareagować na mnie, kiedy przyniosę pszczoły. Wiem, że pszczół chyba pozbywa się ta, kurczę, laska od klątwy, nie? Ktoś jeszcze może zareagować na pszczoły? Nie mam pojęcia, ale zobaczymy. Czy może jeszcze ktoś ugasi moje żądlące pragnienie? Musisz zostawić pszczołę na zewnątrz. Taki jest plan. Jedno poproszę. O, a po filmie. Depresja. What? Okej, okay. jak tam film? Depresyjny. O kurczę, zdobyłem nowy kryzys. Depresja. Dlatego, że z pszczołami przyszedłem do kina? Ale to jest ciekawe, czym akurat z pszczołami dopiero zadziałało kino? Czasami mam wrażenie, że to jest to dość duży RNG. A może nie? Może coś tutaj zdradza? Grave of the Fireflies! Może to o to chodzi, że miałem przyjść z czymś co lata, skoro to ma być grób dla świetlików w sumie, tak? A miałem tak naprawdę nie świetliki, tylko no.
Tylko dostałem... dostałem co? Pszczoły! Witamy! Okej, okay. Czy rosnąca cena naszego dania cię jakoś tutaj zasmuca? Okej, okay. za pięć fasolek mogę ci dać skorzystać z bufetu. Czy to naprawdę potrzebujecie... No właśnie, passed out. Ale myślałem, że może depresja coś zmieni. Bo chciałem zapytać, czy rzeczywiście to oznacza, że... że... kurka... No... że jakoś to zadziała. Dobra, bo się zgubiłem z myślami teraz. Okej. Mhm, trochę czytam to. I haven't poked him yet. Musimy sobie zapamiętać wszystkie stany, tak? Może będziecie mieli jakieś pomysły na następny odcinek, bo myślę, że to dwa odcineczki możemy z tym zrobić. Może macie jakiś pomysł na odpowiednie... Trzeba zapisać wszystkie stany, w jakie możemy wpaść. Nawet depresja była, która może do czegoś nas doprowadzić. Ale widzę, że takim ultimate celem, ostatecznym celem jest zdobyć wszystkie czapki. Wiemy już, jak zdobyć dwie z nich. Się notatki rzeczywiście przydadzą. Odpowiednia kolejność mogłaby dać radę. Czy ja słyszałem? A czy słyszałeś o gościu, o odwodnionym gościu, którego ugryzł wąż? Za wcześnie. Okej. Okay. Cokolwiek on chciał powiedzieć przez to. Dobra, jestem zatruty. Zobaczymy, kto jeszcze reaguje. A może jakoś... ta. Dlaczego zapomniałem nagle? Nie meduza. Mermaid. Syrena. O, przypomniało mi się. Czy syrena może zareaguje na moją truciznę jakoś? Znowu mnie... Ugryzł mnie wąż. Aha. Czemu nie chcesz tego wyssać? Idź do szpitala. Dobra, sprawdzaliśmy to. Ale jeszcze musimy zobaczyć sytuację. A właśnie, chcę jeszcze z pszczołami dotrzeć do pana wąpierza. Zróbmy to na szybko. Dobra. Jestem po wodę święconą. Wiecie co, to też bardzo ważne jest to... A, to jest w ogóle, why isn't anything bad happening to me? Czemu nic złego się mi nie przydarza? Może dlatego, że masz kryzys wiary właśnie. Nic złego mi się nie przydarza, to jest ważne. Dobra, skoro mam te pszczoły... A co ona powie na te pszczoły w ogóle? Hey, Hannah Hivehead, how holds the host of Henley Vis? Stingy. Okej, okay, też ma komentarz na to. Jak jeszcze inni zareagują na moje pszczoły? Zobaczymy, może jakoś na pszczoły zareaguje również syrena? Czy twój tata jest pszczelarzem? Czemu pytasz? Czy to dlatego, że jestem tak słodka jak miód? Nie. Mam problem z pszczołami i mogę skorzystać, chciałabym bardzo skorzystać z twojej pomocy. No, w sumie to był. Proszę. Aha. A, dzięki za palenie oczu. Dobra. Zostałem znowu oślepiony, co mogę oczywiście jakoś zmienić. Czy sprawdziliśmy oślepienie na wąpierzu? Nic nie widzę. A dobra, to było. Nie chciałby tego próbować już wtedy, dobra. Bo wiemy, że jeszcze mamy... De facto chyba wiemy, jak zdobyć trzy czapki na razie, tak? De facto wiemy, że jeszcze czapka jest oczywiście tam na górze. Dobra, zrobimy to teraz. Damy się znowu otruć. I może ta trucizna znowu wpłynie na coś innego. Bo to trzeba ewidentnie trzeba eksperymentować z różnymi stanami. O, znowu zamknięte. Jak trucizna, to mamy zamknięte. A, ta babka jest tutaj. Odejdź, mieszkańcu! Walczę z krakenem! O, okej. Okay. Czyli jak jestem zatruty, to wiecie co, może to taki ma być naturalny bloker na wypadek, gdybym chciał z trucizną wpaść do środka. Może trucizna, po truciznie ciężko ogarnąć inną rzecz. Tak, tu mamy czapkę, ale wiemy, że tu można przybyć po prostu w jakimś... Bo nawet mając po prostu pszczoły się okazuje, wtedy już zareaguje jakoś kolega. A może spróbujemy w takim wypadku użyć porady... Tutaj, o właśnie. Pani, czy chcesz, żeby ci przywieźć przeszłość? Ugryzł mnie wąż. Twoja przyszłość wygląda blado. Widzę to. Okej, okay, to dzięki za to. Tak, ona powie to samo? Tak, powie dokładnie to samo. Czerwone i niebieskie, w ogóle moje kanałowe kolory. Pięknie. I padnę. Od trucizny oczywiście. Dobrze, szanowni państwo, jeszcze może jedna przebieżka? Potrzebuję wody. Witamy. Fajne jest to, że w sumie każdy kryzys przedłuża tak naprawdę moje życie, nie? Musimy wymyślić, co zrobić, żeby tego kota jeszcze ściągnąć tam. Myślicie, że pszczoły zadziałają na kota? Bo jeśli tak, to pobiegnę znowu do kapliczki. Myślę, że w tym, co mówi w ogóle ta dziewczynka... A, może tutaj zareaguje jakoś na te pszczoły. Kiedyś też zostałem ugryziony przez pszczołę. I stung him back with a quick jab to the thorax. Okej, okay, jakiś jest żart sytuacyjny. Jakie jest po wizyty? Mam pszczoły.
to jest szpital. Potrzebujesz kogo, pszczelarza, tak? Czy kogoś, kto się zna na pszczołach. Dobra, ale my chcę sprawdzić, czy koteł jakoś reaguje. Myślę, że w ogóle wypowiedź tej dziewczynki od koteła... Oj, powinno nam coś poradzić. Może duch na przykład zadziała jakiś, w jakimś kolorze na tego koteła. Co tam się dzieje? Ram Tam Tugger is a curious cat. If you bring him to the beach, he'd rather catch a bee. Co? If you offer him beam, he opt... Nie zrozumiałem, co to zaczęła mówić. Z jakiegoś powodu... Że co, jak przyprowadzę mu pszczoły? Jak go zaprowadzę na plażę, to przyprowadzi pszczoły? Nie zdążyłem sprawdzić, co tak naprawdę te pszczoły zrobią. Jeszcze raz spróbuję na szybko. Dobra, zobaczmy jeszcze, co, jak zadziałają. Nie wolno tu chodzić z pszczołami. Nie wiem, jestem ciekawy, jak on zareaguje na pszczoły. O, zostaw pszczoły dla siebie. Okej, okay, nie pomoże mi. Keep your bees to yourself, czyli... Wampir nam nie pomoże z pszczołami. Jeśli zaproponujesz mu pszczołę, to wdrapie się na drzewo. Jeśli położysz go na drzewo, będzie chciał ścigać nietoperza. Wiecie co? To w sumie chyba jest jakaś podpowiedź, bo nietoperz to w końcu jest wampir, tak? Mamy coś o plaży. Staram się zrozumieć, co ta dziewczynka w ogóle próbuje nam przekazać. Chyba jeszcze raz muszę posłuchać jej tekstu. Dobra, szanowni państwo, myślę, że to wystarczy na ten odcinek. Szalony. Takie właśnie jest Merrily Perrily. Bardzo ciekawy pomysł. Może macie jakieś własne pomysły, co można by z czymś połączyć. Może sobie nawet kupicie i zagracie sami i będziecie mieli jakieś ciekawe odkrycia. W każdym razie, jak widzicie, potrzebujemy pszczół, żeby dostać się na seans, bo bez tego chyba w ogóle nas nie wpuszczają, tak? No właśnie. Więc nie wejdziemy to, dopóki nie przyniesiemy pszczół. Mogą być też płonące pszczoły, okazuje się. Ale z drugiej strony... Coś mi się wydaje, że ta dziewczynka mówiła coś, że idź na plażę, dostaniesz pszczoły. Idź, jak przyniesiesz ona coś mówiła o tych pszczołach dalej. Dobra, mam wrażenie, że ona coś mówiła o tych pszczołach, że tam jeszcze coś było z drzewem. Pamiętacie, jak wejdzie się na drzewo, to te pszczoły zapłonęły, więc może to ma jakieś znaczenie, może z płonącymi pszczołami trzeba do niego przyjść na przykład, albo zrobić coś jeszcze, analizując dokładnie wypowiedzi tej dziewczynki tam też z tą plażą. Więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco, a ja właśnie kończę swój przebieg. Pięknie, padając na twarz. Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!